Cześć, tu znowu Witar, a to kolejny odcinek Gamisfery. Dziś zajmujemy się grą Path of Shadows. W produkcji tej wcielamy się w powołanego do życia jako pokutę za złe uczynki podczas wojny żołnierza, który przybiera postać tajemniczego skrytobójcy mającego pod swoją kontrolą moc cieni. Ożywienia dokonuje pewna bogini uwięziona w pilnie strzeżonej świątyni, pragnąca, by jej nowy sługa ją wyzwolił. Całość produkcji skupia się na ostrożnym skradaniu, eliminowaniu wroga i podążaniu za wskazówkami naszej protektorki. Podstawowe założenie to cały czas pozostawać w cieniu. Naturalny mrok daje nam możliwość pozyskiwania mocy, którą później spożytkujemy na nasze niezwykłe talenty. W mroku możemy też skorzystać z tzw. mrocznej wizji, która ukazuje nam wszystkich pobliskich wrogów. Mrok trzyma nas także poza zasięgiem ich wzroku. Stając w cieniu, jesteśmy praktycznie niewidzialni, chyba że wróg jest bardzo blisko. By skryć i eliminować oponentów, czyszcząc sobie drogę do celu, możemy wykorzystać kilka umiejętności. Podstawowa to teleportacja, której można dokonać z jednego cienia do drugiego. Gdy cieni brakuje, w sukurs przychodzi nam możliwość stworzenia sobie takowego kosztem naszej mocy, ale powinniśmy ostrożnie korzystać z tej opcji, bo taki cień słabnie, a do tego stojąc w nim, nie odzyskujemy zużytej mocy. Sztuczki te pomagają nam w zajściu przeciwnika od tyłu i szybkiej eliminacji go. Nasz skrytobójca nosi ze sobą miecz, ale nie walczy. Jeżeli wróg nas zauważy, jedyna droga to schować się przed nim. Jeżeli znikniemy mu z oczu będąc w cieniu, znów staniemy się praktycznie niezauważalni. Próba podjęcia walki skończy się naszą śmiercią. Od razu widać, że produkcja stawia na ostrożne, taktyczne poruszanie i czasem wręcz unikanie wroga zamiast konfrontacji. By nie wzbudzić podejrzeń innych strażników, warto pozbywać się zwłok. Tu z pomocą przychodzi nam ostatnia zdolność naszego bohatera. Tworzy on pod truchłem kałużę ciemności, która dosłownie wchłania je. Czasem eliminując przeciwnika w kompletnym mroku, nasz killer zamiast miecza używa tej umiejętności, by spętać przeciwnika i od razu posłać go w niebyt. Całość produkcji opiera się na spokojnym kroczeniu między cieniami, podążając za wskazówkami bogini. Możemy wezwać jej kruka, by wskazała nam drogę. Lub samemu wytyczając sobie ścieżkę. Musimy jednak ciągle pamiętać o unikaniu światła. Bezpośrednie jego źródło nie dość, że uczyni nas doskonale widocznym, to jeszcze całkowicie pozbawi mocy, a tym samym możliwości szybkiego skorzystania z umiejętności związanych z cieniem. Największy problem produkcji ujawnia się w momencie, gdy już całkowicie wsiąkniemy w specyficzny gameplay. A tu bach! Gra kończy się nagle tak samo tajemniczo, jak się zaczęła. Nie chcę zdradzać za dużo, ale finał pozostawia w głowie mnóstwo pytań, z których najgłośniej rozbrzmiewa chyba i co było dalej. Niestety widać, że jest to dopiero prototyp będący wizją jakiejś większej produkcji, która dopiero powstaje. Jest to jednak prototyp dobry, a pełny produkt już teraz zapowiada się ciekawie. Póki co Path of Shadows to demonstracja technologii i prezentacja możliwości silnika Unity oraz szkielet, wokół którego będzie stworzona, prawdopodobnie, reszta produkcji. Warto się nią zainteresować, bo projekt grupki studentów z Hiszpanii naprawdę wydaje się ciekawym pomysłem. Już teraz jest to bardzo grywalna produkcja, która przyciąga swoim klimatem, ciekawą mechaniką rozgrywki oraz niezwykłą cel-shadingową oprawą, a także przyjemną dla ucha i pasującą do reszty muzyką. Oprawa już na tym etapie robi niezłe wrażenie. Całość jest wykonana w technice cel-shadingu, co nadaje jej rysunkowy charakter. Postaci i ich ruchy są płynne i realistyczne, zastosowano motion capture, ale widać, że zakres animacji jest jak na razie niezbyt przepastny i wielki. Od podstawy, ale są wykonane solidnie, więc nie ma się czego za bardzo przyczepić. Nie ma też powodów do narzekania na otoczenie. Prezentuje się bardzo dobrze, a oświetlenie doskonale sugeruje nam, gdzie możemy się bezpiecznie kryć, a gdzie lepiej zbyt długo nie przebywać. Narzekać można tylko na drobne błędy, które są typowe dla produkcji na tym etapie. Od choćby zabity strażnik, który wbił się w ścianę, czasem problemy z atakowaniem, trzeba być idealnie za plecami wroga, by zlikwidować go, mimo że nas nie zauważył i atak frontalny byłby równie skuteczny, czy to, że raz w skrajnym przypadku udała mi się teleportacja poza mapę, przez co bym zmuszony grać od nowa. Nie ma to opcji save'owania. Nie są to jakieś błędy poważne, które dyskwalifikowałyby grę? I umówmy się, takie błędy są typowe dla produkcji, która tak właściwie dopiero powstaje. Strona audio to jak dla mnie najsolidniejszy element całości. Muzyka to doskonałe tło dla utrzymanej w japońskim klimacie skradanki. Pochwalić z pewnością należy też to, że już teraz gra jest udźwiękowiona. Co prawda krótkie gadki strażników i jedna dłuższa kreacja aktorska, czyli nasza bogini, to niewiele, jednak zawsze już coś, co pozytywnie wpływa na wrażenia z gry. Teraz może oceny. Plusy. Na pewno są to cienisty zabójca i jego umiejętności, nastawienie na taktykę i skradanie zamiast na walkę, przyjemna dla oka cel-shadingowa oprawa oraz muzyka. Minusy? No to dopiero prototyp, a nie pełna gra. Błędy? Też. No i historia urywa się zbyt nagle. Punktowo? Zagrywalność 7. Grafika? 6+. A za dźwięk? 7+. Jaka z tego ocena ogólna? 7+. Path of Shadows to doskonała propozycja na chwilę rozrywki. Produkcja nie wyrwie ci z życiorysu zbyt dużo, gdyż jej ukończenie to przy dobrym tempie maksymalnie 30 minut.
Warto się jej przyjrzeć, zwłaszcza że jest na razie w 100% darmowa. Jeżeli się spodobała, warto dośledzić poczynienia twórców, bo wygląda na to, że szykuje nam się ciekawa stylistyką i pomysłem na rozgrywkę gra. To tyle. Link do pobrania macie w opisie. Zajrzyjcie też na oficjalną stronę gry. Pamiętajcie, by ocenić odcinek, proponować kolejne gry, o subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco. A ja żegnam się z wami bardzo serdecznie. Trzymajcie się.